Dzień dobry Państwu, witam w programie Przegląd Prasy TV Myśl Polska. Jak tradycyjnie w żelaznym składzie kolega Przemysław Piasta, Poznań. Dzień dobry, witam kolegę, witam Państwa. I Jan Engelgard, Warszawa. Dzisiaj proponuję, żebyśmy zajęli się i tygodnikami, i sobotnio-niedzielnymi wydaniami weekendowymi tradycyjnie. No nie unikniemy tematu ukraińskiego, ale i polskiego na tym tle. Ja bym proponował, zaczynając od, no moim zdaniem, bardzo znaczącego, a jednocześnie niepokojącego wywiadu, który ukazał się w tygodniku Sieci. To jest pierwsza strona i proszę zobaczyć, całą okładkę wypełnia Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Człowiek wolności tygodnika Sieci. No, brzmi już od razu bardzo poważnie, ale tytuł wywiadu jest jeszcze bardziej poważny. Budujemy najsilniejszą lądową armię Europy. Proszę Państwa, powiało grozą. Ta siła ma odstraszyć każdego agresora. Tak, by nawet skrawek polskiej ziemi nie był już nigdy okupowany. Więc i zabrzmiało też dramatycznie. Wywiad jest na czterech kolumnach. To jest pierwsza strona tego wywiadu. To będzie najsilniejsza armia lądowa w Europie, zaczyna Mariusz Błaszczak. Jeśli Putin wziąłby Ukrainę, nie zatrzymałby się na niej. Rozumiał to świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Warto by zrozumiał to każdy z nas. Dlatego budujemy armię, która odstraszy każdego potencjalnego agresora. Chciałbym zwrócić uwagę, że ta teza powtarzana jak mantra przez telewizję publiczną, radio i media pisowskie, to znaczy, jeżeli Putin weźmie Ukrainę, to zabierze się dla nas i oczywiście jest to powołanie się na Lecha Kaczyńskiego. Zwracam uwagę, że w każdym tekście i w każdej wypowiedzi obowiązkowo przed Lech Kaczyński jest świętej pamięci. Nie stosuje się to przy żadnym innym nazwisku osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. Zauważyłem nawet, że u nas jeden z kolegów, no to już było ze 2 lata temu, jakby uległ tej presji językowej i też użył tego sformułowania. To jest moim zdaniem jest kuriozalne, ponieważ świętej pamięci to jest na pogrzebie, na klepsydrach tuż po śmierci. Natomiast stosowanie tego non-stop od 10 lat ma dodatkowo sakralizować tą postać. No i oczywiście Mariusz Błaszczak jest czołowym jakby, nazwijmy, propagatorem mitu Lecha Kaczyńskiego. Ale jeszcze wrócę do tego wywiadu. Otóż on zapowiada, tak jak prezes Kaczyński też powiedział, że teraz Polska będzie miała jeden program, to znaczy zbrojenia i socjal, czyli ZIS, o czym już mówiliśmy. Według Błaszczaka armia ma liczyć co najmniej 300 tysięcy żołnierzy, w tym 50 tysięcy w Wojskach Obrony Terytorialnej, 1000 czołgów K2, to są koreańskie, 366 abramców, 6 dywizji, z czego 4 już są, plus samoloty, inny sprzęt, etc., etc. No więc program jest gigantyczny, nie mówi nic o tym, ile to będzie kosztowało i skąd wezmą się pieniądze, ale chyba w tym zabiegu takim marketingowo-propagandowym nie o to chodzi, to jest zadawanie, jak to się mówi, niepotrzebnych pytań. Natomiast to, co się rodzi tutaj, bo Mariusz Błaszczak cały czas w swojej retoryce mówi, chodzi o odstraszanie. No powiedzmy szczerze, to odstraszanie jest dosyć drogie, to jest po pierwsze. Dwa, poza tym to odstraszanie polegające między innymi na masowych zakupach broni ofensywnych brzmi podejrzanie, no bo czołgi, samoloty F-35 nie są bronią defensywną, tylko bronią ofensywną. I tutaj, żeby już nie rozwijać tematu, ponieważ moim zdaniem nikt, znaczy nieśmiało się próbuje dyskutować, opozycja podnosi to, ile to będzie kosztowało, a skąd pieniądze, a dlaczego taki chaos jest, jeżeli chodzi o zakupy sprzętu, że od sasa do lasa, codziennie inny kontrakt, ale w zasadzie nikt nie zakwestionował samej istoty. Czy to jest potrzebne? Po pierwsze, fałszywa jest od początku moim zdaniem teza postawiona przez Błaszczaka oraz propagandę pisowską, że jeśli Putin weźmie Ukrainę, nie zatrzyma się na niej. Przypomnę, że to jest też retoryka Kijowa, który w ten sposób jakby terroryzuje resztę Europy, że musicie nam ciągle pomagać, bo jak my padniemy, to wy też padniecie. To oczywiście jest nieporozumienie, dlatego że wojna na Ukrainie dotyczy obszaru dawnego Związku Radzieckiego, który Rosja uznała za swoją strefę, no, ostatecznego bezpieczeństwa. I taka jest przyczyna tej wojny. Tymczasem tutaj zarówno Błaszczak,
jak i nasi propagandyści wytworzyli sobie taki wygodny obraz, że oto, ja może zacytuję, bo to jest bardzo charakterystyczne dla myślenia. Oczywiście Lech Kaczyński, słowa te wypowiedziane przez świętej pamięci prezydenta w Tbilisi, znamy te słowa, pamiętamy, w 2008 roku, powtórzone w 2000 na Westerplatte, stanowią ważną część testamentu tego wielkiego polskiego polityka. Widział jasno, że zaczyna się odbudowa rosyjskiego imperium, tego demona zła, rozumiał, jak potężne może mieć to konsekwencje, zwłaszcza jeśli nie będzie odpowiedniej reakcji na kolejne akty agresji wobec sąsiadów. Czyli, proszę Państwa, genialny prezydent Lech Kaczyński wszystko przewidział, natomiast ja powtarzam cały czas, że ta analiza po prostu jest fałszywa. To znaczy ona nie dotyka najważniejszych przyczyn tego kryzysu, który na Ukrainie ma miejsce. My o tym piszemy w Myśli Polskiej, cytujemy zachodnich również realistów, profesora Meisheimera, którzy zupełnie co innego na ten temat mówią. I na koniec tej tezy, czy my się zbroimy po to, żeby odstraszać, czy też żeby nie odstraszać, a więc co innego robić. I tu zacytuję Stanisława Michalkiewicza, pewnie znanego wszystkim publicystę, który w felietonie opublikowanym na swojej stronie właśnie nawiązał do tego słynnego stwierdzenia: chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Minister Błaszczak często to używa. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. A tymczasem Michalkiewicz pisze tak. Wracając wtedy do łacińskiej sentencji nadużywanej w ostatnich dniach przez pana ministra Błaszczaka, to można by ją uzupełnić inną sentencją. Si vis belli para bellum, co się wykłada, że jeśli chcesz wojny, szykuj się do wojny. Chodzi o to, że wprawdzie wszystkie wojny toczą się o pokój, a w każdym razie wszystkie one kończą się jakimś pokojem, ale żeby doprowadzić do pokoju, to najpierw trzeba doprowadzić do wojny. A żeby doprowadzić do wojny, to najpierw trzeba się do niej przygotować. To chyba jasne. I taką puentą bym zakończył również omawianie wywiadu ministra Błaszczaka. Dziękuję bardzo. Redaktor Michalkiewicz jest znany ze swoich bonmotów. Zresztą wiemy, że ubrane tutaj w łacinę każde porzekadło nabiera niezwykłej mądrości, ponieważ język grzybian ma tą właściwość, że brzmi niezwykle dostojnie, niezależnie od tego, czy przekazuje dostojne treści, czy też nie. Ale tutaj odnoszę się do tego, ponieważ Polska chciałaby wojny, ale wcale się nie szykuje do wojny, bo ktoś, kto szykuje do wojny, ten się zbroi, a Polska się zbroi tylko i wyłącznie na papierze. A faktycznie przecież Polska się nie zbroi, tylko się rozbraja. Za chwilę do tego tematu wrócę, omawiając tekst, który mam przygotowany, ale jeszcze nie mogę ominąć dwóch drobnych uszczypliwości. Kolega powiedział, że tytuł Człowieka Wolności to poważna sprawa. Nie, no to jest hiperpoważna sprawa. Do tej pory Człowiekiem Wolności był na przykład kilkakrotnie wybierany przez środowisko pisowskich klakierów Jarosław Kaczyński. Zdaje się, że któryś raz też Mateusz Morawiecki, czyli ludzie, którzy odpowiadają za najbardziej zamordystyczne, najbardziej antyludzkie, antywolnościowe pomysły w Polsce, byli wybierani człowieka, ludźmi wolności. To jest tak, jakby pokojarzy mi się z pokojową nagrodą Nobla dla prezydenta Obamy, który dostał pokojową nagrodę Nobla, a był jednym z najbardziej wojujących, najbardziej właśnie niszczących pokój prezydentów Stanów Zjednoczonych w tej naszej najnowszej historii. No i jeszcze może dwa słowa odnośnie tej świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. W naszej pamięci Lech Kaczyński nie jest przesadnie świętym, ani pamięć po nim nie jest przesadnie święta. To był jeden z najgorszych prezydentów, stosując tą ornamentykę Boga Ojczyźnianą, retorykę Boga Ojczyźnianą, podobnie jak robi to do tej pory cały PiS. Jest odpowiedzialny za wiele, był odpowiedzialny za wiele bardzo szkodliwych, bardzo konkretnych rozwiązań. Przypominam, że federalizacja Unii Europejskiej, która postępuje, odejście od państwa narodowego, odejście od znaczenia poszczególnych państw w ramach Unii, to wszystko jest zasługa PiS-u, to wszystko jest zasługa Lecha Kaczyńskiego. Kto tutaj aż dreptał, żeby podpisać traktat lizboński? Wszystko państwo macie, że tak powiem, już teraz w podręcznikach historii, możecie to łatwo sprawdzić. A zatem ci, którzy najbardziej wycierają sobie gęby bogo ojczyźnianymi frazesami, bardzo często są odpowiedzialni za realną utratę kolejnych fragmentów suwerenności przez nasze państwo. To tyle, jeśli chodzi o świętą, czy umiarkowanie świętą pamięć po Lechu Kaczyńskim. Wracamy jednak do tematu głównego, a mianowicie czy Polska się zbroi, czy też się rozbraja. Tym razem sięgnąłem po
tygodnik najwyższy czas, w zasadzie dwutygodnik najwyższy czas, ponieważ ta gazeta ukazuje się w takiej samej formule jak Myśl Polska, czyli co dwa tygodnie, ale akurat ukazuje się naprzemiennie, także osoby, które czytają obydwa te periodyki, nie są skazane na duże wydatki finansowe w ciągu jednych zakupów. Szanowni Państwo, w najlepszym numerze naszego czasu, tu widzicie Państwo okładkę, do tego tematu wrócę nieco później z okładki, natomiast w tej chwili artykuł pana Leszka Szymowskiego pod tytułem Zdrada Leopardowa. Myślę, że sami Państwo po tytule domyślacie się, o co chodzi. No Polska przekazuje uzbrojenie na rzecz Ukrainy w horrendalnych ilościach. Zacytuję tutaj może Lit. Przekazanie polskich czołgów w Ukrainie odbyło się kosztem polskiej obronności. To ułatwienie rosyjskiej armii sukcesów w razie ewentualnej agresji na Polskę. Szanowni Państwo, ja nie wierzę w tą agresję na Polskę, dlatego że Polska nie jest w sytuacji takiej jak Ukraina. Lech Kaczyński po prostu nie miał racji. Mylił się, tak jak mylił się w dziesiątkach razy, w gruncie rzeczy łatwiej znaleźć tematy, w których się nie mylił, niż te, w których się mylił. Polska jest częścią NATO. Polska stała się częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego jeszcze w latach 90. na fali przemian globalnych, które wtedy następowały i częścią tego sojuszu jest. Częścią najmniej istotną, de facto w ramach polityki wschodniej tego sojuszu, jednak już wewnątrz sojuszu, a to implikuje pewne konkretne sprawy, a mianowicie takie, że sojusz w jakimś tam stopniu przynajmniej jest zobowiązany do obrony Polski, a co za tym idzie, potencjalni napastnicy muszą wziąć pod uwagę potencjalną reakcję tegoż właśnie sojuszu. A zatem, szanowni Państwo, jakkolwiek nie wierzę w tą agresję na Polskę, no to powiedzmy sobie szczerze, że jeśli rząd faktycznie w nią wierzy, a przecież głosi to notorycznie, cytując świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, zatem, szanowni Państwo, w tym układzie, jeśli to zagrożenie jest faktyczne, a nie wydumane, przekazywanie niemalże całego będącego na stanie polskiego uzbrojenia, polskiego wojska uzbrojenia, całego wyposażenia technicznego polskiego wojska po prostu zakrawa o właśnie zdradę, tak jak trafnie określa to Leszek Szymowski. Szanowni Państwo, to jednak nie jest wszystko, ponieważ przekazywanie uzbrojenia na rzecz jednej ze stron wojujących, takie bardzo mocne wspieranie w tym przypadku Ukrainy, implikuje także konkretne reakcje międzynarodowe. Zacytuję tutaj opinię autora. Przyznanie się oficjalnie do wsparcia Ukrainy to deklaracja stanu wojny z Rosją. To zaś może rodzić konsekwencje. Pierwsza jest taka, że rosyjskie rakiety polecą na Polskę. To, że jest to możliwe, potwierdził dotychczasowy bieg wydarzeń. Gdy poprzednim razem Polska ogłosiła wsparcie militarne dla Kijowa, rosyjskie rakiety uderzyły w poligon w Jaworowie, tuż przy polsko-ukraińskiej granicy. Był to sygnał wysłany przez Moskwę, że nie zamierza ona tolerować polskiego zaangażowania. Szanowni Państwo, tu się nie zgadzam, że tak powiem, co do zasady z autorem, dlatego nie wierzę, że Rosja na skutek polskiego zaangażowania w konflikt rosyjsko-ukraiński zaatakuje fizycznie Polskę, no ale szanowni Państwo, są też różne inne instrumenty, które Rosja może wykorzystać i tutaj nie mam złudzeń, będzie te instrumenty wykorzystywała. Instrumenty gospodarcze, ale także właśnie instrumenty, które nie stanowią jeszcze formalnego wypowiedzenia wojny, ale są na przykład rodzajem ataku na infrastrukturę państwa, które jest państwem wrogim. To nie musi być atak fizyczny, to może być na przykład atak cyfrowy, ponieważ mamy zupełnie nowe czasy i zupełnie nowe możliwości. I jakkolwiek nie zgadzam się z panem Szymowskim, że nastąpi fizyczny atak ze strony Rosji, o tyle zgadzam się w całej rozciągłości, że nastąpi reakcja ze strony Rosji. To będzie reakcja, która w oczach Moskwy będzie reakcją adekwatną do działań Polski. I szanowni Państwo, jeszcze jeden ciekawy wątek w tym artykule, a mianowicie wątek faktycznego rozbrojenia Wojska Polskiego i jego faktycznej dezintegracji. Może tutaj jeszcze krótki cytat. Dziennikarze dociekają, jaki jest faktycznie stan wyposażenia poszczególnych jednostek polskich sił zbrojnych. Nie da się przedstawić dokładnych danych, bowiem wiele z nich jest utajnionych. Te, które trafiają do opinii publicznej, na przykład o masowych odejściach z wojska, optymizmem nie napawiają. Głupawa decyzja o przekazaniu Ukrainie sprawnych czołgów kosztem polskiego systemu obrony i jeszcze głupszy pomysł, aby się tym pochwalić, niestety wplata się w tą antyobronną politykę. No i tu, szanowni Państwo, pełna zgoda z autorem tekstu. Polityka pana ministra Błaszczaka jest polityką antyobronną i stąd też szczególną ironią wydaje się nagradzanie tego człowieka, czy tytułowanie go człowiekiem roku, chociażby człowiekiem wolności, to już zupełnie kuriozalne. Dziękuję bardzo. Ja też cały czas dziękuję za tą sekwencję. Zastanawiam, ile w tych enuncjacjach ministra Błaszczaka i premiera Morawieckiego jest PR-u,
takiego związanego z prowadzeniem permanentnej kampanii wyborczej, a ile jest realnych działań, bo niektórzy fachowcy twierdzą, że no, minister Błaszczak ogłaszał kontrakty codziennie, jakieś inne, zupełnie niespodziewane. Ale rzeczywiście zgadzam się z tym, co kolega powiedział, że w tym tekście Szumowskiego no, to jest takie założenie, które w zasadzie jest potwierdzeniem propagandy pisowskiej. Bo proszę zwrócić uwagę, oni mówią tak, rozbrajamy się i to jest skandal, dlatego że Rosja nas napadnie. Ale to jest potwierdzenie tezy, którą głosi właśnie Błaszczak i tak dalej. My natomiast mówimy, nie ma zagrożenia ze strony Rosji. Po pierwsze, jesteśmy jednak wszyscy w NATO, byłby to konflikt już otwarty i po prostu trzecia wojna światowa. I jest to celowo podsycane po to, żeby non-stop pompować zbrojenia dla Ukrainy. Więc tutaj rzeczywiście w tym punkcie musimy bardzo wyraźnie powiedzieć, że się różnimy od tej analizy, którą najwyższy czas przedstawił. Ale w innych kwestiach jak najbardziej. Ja tylko dodam w sprawie tych czołgów, że podobno to wszystko idzie jak krew z masła, przepraszam, z nosa, te dostarczanie tych czołgów Leopard i że nawet kanclerz Scholz się zdenerwował i powiedział, no co jest, gdzie jest ta cała koalicja pancerna, bo ci nie mają z części zamiennych, a tu wymaga jednak większego przygotowania logistycznego. Okazuje się, że żaden z tych krajów, które się zgłosiły, że my wyślemy, wy nie chcecie, a my wysyłamy. To okazało się, że jak na stół trzeba wyłożyć karty, sprawdzam, to się okazało, że tu nikt tych kart nie ma. Tam wiemy, że Hiszpania się deklarowała, Kanada i Portugalia. Ale proszę kolegi, ja teraz przejdę do innego tematu. Otóż jednym z no, tematów tygodnia jest rodzący się ruch, nazwijmy, oporu przeciwko tej prowojennej polityce polskich władz, nie tylko władz, ale i całego establishmentu. I pojawiły się różne inicjatywy pokojowe, czyli wysuwające hasła, że to nie jest nasza wojna, że pokój jest rzeczą bezdyskusyjną i bardziej wartościową niż każda, nawet najlepsza wojna. I od razu pojawiły się liczne publikacje wściekle atakujące te no przecież niewielkie inicjatywy. Myśmy o tym pisali przecież w Myśli, śledzimy to również na naszym profilu Klub Myśli Polskiej. I ja tutaj dwa artykuły zacytuję, żeby zilustrować ten niepokój świata mediów, zjednoczonej opozycji i rządu oraz świata polityki tymi inicjatywami. Pierwszy to jest, proszę zobaczyć, stary nasz znajomy z dziennika Gazeta Prawna, to jest wydanie sobotnio-niedzielne, Witold Sokała, do którego jeszcze wrócę, który pisze pod takim szyderczym tytułem Wnuczęta Stirlica. Młodszym widzom przypominę, że Stirlic to był radziecki serial 17 mgnień wiosny i to był taki klos, radziecki klos. A więc szpieg, który pracował przeciwko Niemcom. Ale tutaj ten Stirlic służy Sokale, żeby powiedzieć, że ten Stirlic działa dalej i te wszystkie inicjatywy pokojowe to są po prostu agenturalne przedsięwzięcia sterowane właśnie przez Rosję. Nie będę wszystkiego cytował, ale generalnie, że artykuł jest strasznie zjadliwy, mógłby się ukazać w Gazecie Polskiej, a nawet tam pewnych sformułowań się unika. Zacytuję na przykład fragment. Prorosyjskie środowiska w Polsce przeszły od działań stosunkowo subtelnych do łopatologicznych. To może świadczyć o desperacji ich mocodawców, co byłoby dobrą wiadomością, ale też zwiastować spore zamieszanie, bo hasła są jednak chwytliwe, zwłaszcza dla mniej wyrobionej publiki. To jest jeden z tych wstępów. Natomiast myślę, że końcówka jest warta zacytowania. Pisze tak. Jeśli jednak nie mamy takiego szczęścia, jak ówczesne służby francuskie, to znaczy, które przechwyciły informacje o tym, że ruch pokojowy w okresie zimnej wojny był sterowany przez Moskwę, to co nam pozostaje? Pomocą niech będzie stara porzekadło. Jeśli coś chodzi jak kaczka, pływa jak kaczka, kwacze jak kaczka i wygląda jak kaczka, to najprawdopodobniej jest kaczką. Innymi słowy, jeśli ktoś w sposób intensywny i konsekwentny głosi w przestrzeni publicznej poglądy w całości lub w dużej części zbieżne z obecnymi dominującymi treściami oficjalnej propagandy rosyjskiej,
za to sprzeczne z prawdą i w dodatku z polską racją stanu, to można zakładać, że czyni to w złej wierze i przynajmniej w częściowym porozumieniu z jakimiś obcymi instytucjami, czy też na ich zlecenie. No i końcówka, proszę Państwa, jest porażająca, bo tak, jeśli zaś chodzi o powstrzymanie wrogiej i niebezpiecznej działalności tego typu, a z różnych względów nie możemy liczyć na ABW i prokuraturę, to możemy przynajmniej dopuszczać kwaczących jak kaczka do swego towarzystwa i do wrażliwych struktur społecznych czy politycznych. Nie udostępniajmy im trybuny, nie bierzmy od nich pieniędzy, nie zatrudniajmy ich, nie zwierzajmy się im i nie podawajmy im ręki. A jeśli przypadkiem mimo wszystko tak czynimy, to nie dziwmy się potem konsekwencjom. No jak to przeczytałem, no to uznałem, że na tym tle Gazeta Polska jest liberalna, a dziennik Gazeta Prawna Jastrzębi. I proszę Państwa, kto to pisze? Ja już mówiłem, kto to jest pan Sokała. Oficjalnie jest podpisany tak. Autor jest wykładowcą Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ekspertem Fundacji PO International oraz Nowej Konfederacji. I tutaj nam się otwiera, ale znalazłem jeszcze coś innego, a mianowicie o to, o kim ideowo jest pan Sokała. I tutaj zamieszczam informację z roku 2017, proszę przeczytać i zobaczyć, bo jest w fartuszku. Witold Sokała wznowił działalność Loży Masońskiej w Kielcach. Michał Karaszewicz-Tokarzewski, tak się nazywa ta loża. Przypomnę, to był taki sanacyjny generał, znany właśnie z takiej przypadłości, że był adeptem tak zwanej sztuki królewskiej. Ale proszę przeczytać, co on w 17 roku mówił. Czym jest masoneria? Nie ma tutaj guru, który mówi, jak żyć, ani świętych ksiąg, które należy przyjmować bezkrytycznie. Przeciwnie. Fundamentem masońskiej metody jest otwartość na odmienne poglądy, kwestionowanie autorytetów i dyskusja, mówi Onetowi dr Witold Sokała, który stanął na czele utworzonej właśnie Loży Masońskiej w Kielcach. Więc proszę Państwa, zestawmy tę deklarację, że otwartość na odmienne poglądy z tym nienawistnym tekstem podjudzającym, który się ukazał w dzienniku Gazecie Prawnej. Ciekaw jestem, jaka jest opinia kolegi na ten temat. No, czasy się zmieniają, mnóstwo nowych wrogów, ale i starzy wrogowie pozostają ci sami. O szkodliwości masonerii powstały całe biblioteki, także nie będziemy tutaj naszych widzów na ten temat pouczać. Jeśli ktoś chce, to może sobie bez problemu znaleźć całe opasłe tomy na temat szkodliwości zrzeszeń wolnomularskich. Ja zresztą przypomnę Państwu, że były one tak szkodliwe, że nawet sanacyjna Polska, nie dając sobie z nimi rady, doszła do wniosku, że jedyną możliwością jest prawne zakazanie ich działalności dekretem prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22 listopada 1938 roku. Wszelkiego typu zrzeszenia masońskie, wolnomularskie w Polsce zostały rozwiązane. Ich działalność została zakazana jako działalność szkodliwa, działalność antypaństwowa. No minęło ładnych kilka dekad, a działalność antypaństwowa i działalność antynarodowa zrzeszeń wolnomularskich, jak widać, trwa w najlepsze. To nie jest pierwszy taki przykład. Ja się cieszę, że ten pan się ujawnił, natomiast no niestety istotą tego typu zrzeszeń jest ich niejawność, a więc nie do końca wiemy, kto w tego typu zrzeszeniach występuje. Wiecie Państwo, teoria spiskowa brzmi dziwnie, jest to mocno ośmieszone, ale jeśli przyjąć teorię spiskową jako po prostu metodykę pewnego postępowania naukowego, czyli jeśli założymy, że gdzieś tutaj globalnie funkcjonują zrzeszenia, organizacje o charakterze nieformalnym, które nie chcą ujawniać swojego istnienia albo utajniają swoje członkostwo, które mają niejawne cele i dążą różnymi środkami do realizacji tych niejawnych celów, no to wydaje się, że przyjęcie takiej definicji właśnie teorii spiskowej jest dość oczywiste jako właściwej teorii metodyki poznawczej. A zatem, Szanowni Państwo, tak to po prostu wygląda. Tego typu stowarzyszenia, tego typu organizacje są i od ładnych kilku stuleci szkodzą. Szkodzą raz bardziej, raz mniej. W tej chwili tego typu organizacje są w defensywie, jak widać, znaleźli gdzieś tam sobie jakąś niszę, aby nadal swoją szkodniczą działalność prowadzić. Oczywiście cieszymy się, że ten pan się konkretnie ujawnił, odsłonił, więc wiemy, z kim mamy do czynienia. Jeśli chodzi o sam poziom tekstu, no to sami Państwo możecie sobie ocenić. Tutaj chyba nasze uwagi są już zupełnie zbyteczne. Ale nawiązując do tego tematu, faktycznie tutaj nasz pan mason ma używanie, dlatego że, jak słusznie wskazał kolega redaktor naczelny, te nasze, szeroko rozumiane nasze środowiska, nasze głosy,
głosy są stosunkowo skromne, są stosunkowo jednostkowe. Przecież tak naprawdę ta nasza strona to jest grupa hobbystów, intelektualistów, publicystów, jakichś drobnych stowarzyszeń, kilka redakcji, kilkanaście czy kilkadziesiąt grup nieformalnych i tak dalej, więc nic potężnego, a pomimo to wytacza się przeciwko nam takie olbrzymie, takie potężne armaty. Dlaczego? No bo mamy rację, szanowni państwo, bo po naszej stronie jest prawda. My możemy rzeczywistość tłumaczyć w sposób prosty, tak jak po prostu jest. Nie musimy kłamać, nie musimy krętaczyć, nie musimy kombinować, bo po prostu mówimy prawdę. To przeciwnik, ta druga strona musi kombinować, musi wytwarzać jakieś tutaj piramidalne konstrukcje intelektualne, żeby w ogóle uzasadnić, że to, co oni mówią, to, co oni proponują, ma jakikolwiek kontakt z rzeczywistością. No tymczasem go nie ma. No, jeśli przyjrzymy się z bliska, widać wyraźnie, że w wielu przejawach jest to po prostu dęte, że co tu dużo mówić, król jest nagi. Nie mają nic do zaoferowania, nic do powiedzenia. To, co mówią, jest po prostu fałszem. Na kanwie tego, tej koncepcji, tego wątku wrócimy na chwilę do omawiania prasy, tygodnik Do Rzeczy. Redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, czyli Paweł Lisicki, jego tradycyjny artykuł wstępny, tym razem pod tytułem Polska Szkoła Realizmu. Lisicki zastanawia się, gdzie się podzieli w Polsce wszyscy realiści. No bo skoro nas, szanowni państwo, którzy mówią jak jest, mówią prawdę, jest garstka, kilkadziesiąt, może kilkaset takich bardziej zauważalnych osób w skali kraju, no to gdzie się podzieli ci wszyscy realiści, którzy przecież jeszcze niedawno jako realiści się deklarowali? Zacytuję Lisickiego. A może, choć niektórzy poświęcają sporo energii i krytyce, realistów w Polsce nigdy nie było. Ci zaś, którzy za takich uchodzili, ledwo stanęli w obliczu prawdziwego wyzwania historycznego, a tym był konflikt na Ukrainie, natychmiast przecież zmrużnęli się w romantyków i ogłosili, że w dzisiejszych czasach prawdziwi realiści są romantykami. Byłby to z pewnością kolejny już przykład siły polskiego idiomu kulturowego. No tak, szanowni państwo, coś jest na rzeczy. Jakby nie spojrzeć, znamy takie osoby, znamy, kiedyś ceniliśmy, więc nie będziemy wymieniać po nazwisku, którzy jeszcze niedawno uchodzili za realistów, pisali bardzo realistyczne rzeczy, mówili bardzo realistyczne rzeczy, a tu nagle z dnia na dzień, może czasami z tygodnia na tydzień, stali się romantykami i uznali, że Polska jest Chrystusem narodu, że mamy dziejową misję i musimy tak dalej, to od moralnego zwycięstwa do moralnego zwycięstwa, czyli zupełne zaprzeczenie tego, co głosili przez całe swoje dorosłe życie. Szanowni państwo, to kryzysy sprawiają, że sprawdzamy, kim naprawdę jesteśmy. No i historia powiedziała, sprawdzam. No i okazało się, kto w Polsce jest realistą, a kto w Polsce jest romantykiem. No bo realizm, jak wskazuje słusznie redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy Paweł Lisicki, to jest przede wszystkim szacunek dla rzeczywistości. I my jesteśmy realistami, ponieważ postrzegamy rzeczywistość, w każdym razie staramy się postrzegać rzeczywistość taką, jaką jest i nie kłócimy się z oczywistymi faktami. Natomiast romantycy to tacy, którzy postrzegają rzeczywistość przez pryzmat własnego chcieństwa, własnych wyobrażeń, marzeń, pragnień, czyli postrzegają ją po prostu w sposób fałszywy. I to jest, szanowni państwo, ta zdecydowana różnica. I skoro jestem przy głosie i przy tygodniku Do Rzeczy, to jeszcze króciutko artykuł Łukasza Warzechy pod tytułem Uczciwi powinni się bać. To z pozoru odmienny temat, ale de facto temat bardzo zbliżony, ponieważ nasz umiłowany rząd nie zawaha się przed niczym, aby steroryzować swoich obywateli, szczególnie tych obywateli, którzy myślą w sposób niezależny, szczególnie tych obywateli, którzy nie mają zamiaru na ochotnika zamienić się w obłok radioaktywnej pary gdzieś na stepach Ukrainy, a zatem rząd wykorzysta wszystkie instrumenty, aby tych obywateli do tego zniechęcić, aby zamknąć im usta, aby uniemożliwić Polakom organizowanie się. O tych instrumentach, które rząd już posiada, z których korzysta nieraz w sposób nadmierny i nielegalny, pisze właśnie w artykule Uczciwi powinni się bać Łukasz Warzecha. Jest takie porzekadło uknute przez niektórych polityków PiSu i głoszone na prawo i lewo nieszczególnie mądre, że uczciwi nie mają się czego bać. Nie, szanowni państwo, to nie jest tak, że uczciwi nie mają się czego bać. Właśnie uczciwi powinni się bać, ponieważ ten rząd jest gotowy wykorzystać wszystkie nielegalne siły, środki, które otrzyma w drodze ustawowej, albo nawet takich, których nie utrzyma, a których po prostu faktycznie będzie dysponował po to, aby zaszkodzić obywatelowi. Nie dlatego, że ten obywatel jest nieuczciwy, nie dlatego, że ten obywatel łamie prawo, ale właśnie dlatego, że można. Właśnie dlatego, że obywatel ma koncepcję państwa, ma koncepcję interesu narodowego inną, niespójną z tym, co głosi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Króciutki cytat z Warzechy. Im więcej służb ma prawo sięgać po nasze prywatne informacje, tym większe pokusy po stronie władzy i samych funkcjonariuszy.
Im większa ich liczba może sięgnąć po informacje z dziecinną łatwością, tym większe prawdopodobieństwo, że będą te dane wyciekać również do przestępców. Szanowni Państwo, obszerny artykuł, nie będę go referował w całości, ale zwracam uwagę na sam problem. Rzeczywiście państwo polskie i polskie służby są wyposażane w coraz większe, coraz bardziej niebezpieczne dla obywatela instrumenty. Należy wyważyć granicę pomiędzy naszym bezpieczeństwem a naszą wolnością. Mam wrażenie, że ten rząd tę granicę już dawno w bardzo niebezpieczny sposób przekroczył. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko w ramach komentarza, bo kolega powiedział, że obecne władze nie cofną się przed niczym, ale cytowany przeze mnie członek czy przywódca Loży Masońskiej, pan Sokała, ma inne zdanie. I przytoczę jeszcze ten fragment z jego tego artykułu dotyczący właśnie tego, czy władze wykorzystają to przeciwko nam. Jeśli zaś chodzi, uwaga, o powstrzymanie wrogiej i niebezpiecznej działalności tego typu, uwaga, a z różnych względów nie możemy liczyć na ABW i prokuraturę. To jak to zinterpretować? On daje do zrozumienia, że ABW i prokuratura to są miękkie w stosunku do takich środowisk jak nasze. Dopiero jak oni dojdą do władzy, to będzie. Czy kolega się tego nie obawia? Nie, kolego, nie obawiam się tego. Myślę, że to raczej jest kolejna z sugestii wojenki, że tak powiem, między PiS-em a antypisem odnośnie sprawowania władzy nad służbami, kontaktów z służbami zewnętrznymi. Natomiast no, co mogą zrobić nam bardziej? Bardziej zamkną nam gazety niż nam zamknęli. To jest stan permanentny, także tak to określę. Polscy czytelnicy nie mają dostępu do serwisu Myśl Polska Info, chyba że akurat szczęśliwie, że tak powiem, korzystają z internetu jakiegoś małego operatora, albo też korzystają z VPN-ów czy innych tego typu historii. No, następny krok to jest zamknięcie fizycznej gazety albo zamknięcie nas w więzieniach. Tego oczywiście też się nie da wykluczyć, no bo obecnie nie da się wykluczyć niczego. Szanowni Państwo, to jest tak, że rewolucja coraz dzielniej walczy wraz z kolejnymi postępami z wrogami rewolucji. W związku z powyższym im więcej czołgów wysyłamy na Ukrainę, im bliżej jesteśmy dnia, kiedy wyślemy tam nasze wojsko, tym bardziej ta władza i ta opozycja, która idzie z nią łapkę w łapkę, będzie szukała wroga wewnętrznego, tego, który będzie odpowiedzialny za potencjalną klęskę całej tej głupawej i szkodliwej operacji. No, najlepiej poszukać takiego wroga już teraz, tak? Zwłaszcza, że wróg sam się nasuwa, to ci, którzy nie chcą iść na wojnę. Także podżegacze antywojenni są w tej chwili najgorszym wrogiem państwa polskiego. A my mówimy, że podżegacze wojenni są niebezpieczni. Myślę, że pan Sokała nie chciał tego napisać wprost, ale on pewnie uważa, że obecne władze łącznie z ABW i prokuraturą to też jest sowiecka agentura. No nie tak. Da się wykluczyć. Właśnie tutaj tak sugerowałem, bo to jest taki już stan umysłu po stronie tej totalnej opozycji. No nie wiem, co siedzi w głowie masonom, ale trudno, że tak powiem, potraktować ich poważnie po wypowiedzi tegoż autora. Ale proszę kolegi, zwracam uwagę, że oni zawsze krytykowali, że Endecja to jest podatna na teorie spiskowe i że w ogóle to jest paranoja. Ale przecież jak się czyta takiego gościa, który wszystko tłumaczy działaniami obcych służb, to przecież jest to teoria spiskowa do kwadratu, więc przygadywał kocioł garnkowi. Ja myślę, że masoneria kiedyś miała jednak bardziej inteligentnych ludzi. Ale zostawmy już tego Sokałę, ja bym przeszedł do tematów krajowych, chociaż wiążą się one też z sprawami polsko-ukraińskimi. Otóż pewnie interesuje kolegę i naszych widzów postać znana, Michała Kołodziejczaka, szefa Agrouni, który był nadzieją niektórych środowisk. Ja wiem, znam nawet kolegów, którzy do nas pisali, którzy byli na kongresie Agrouni, a więc taki no, nowy Andrzej Leper mówiono nawet i tak dalej. No ale potem okazało się, że najczęstszym gościem w mediach to on jest w TOK FM, a ostatnio opublikowano jego wielki wywiad w Gazecie Wyborczej i tutaj przedstawiam Państwu czołówkę tego wywiadu. To jest wydanie sobotnio-niedzielne Gazety Wyborczej. Wsi niespokojna, wsi niewesoła. Z Michałem Kołodziejczakiem, szefem Agrouni, rozmawia Krystyna Naszkowska, a już jest podtytuł bardzo ciekawy. Kiedy Kaczyński powiedział o kobietach, które dają w szyję, to wielu wyborców PiS to nie oburzyło. To jest cytat z Kołodziejczaka, czyli można powiedzieć w tej kwestii takiej czysto ideologicznej Michał Kołodziejczak jakby przystosował się do tonu, który w Gazecie Wyborczej dominuje. Ale oczywiście wywiad jest nie tylko o tym, chociaż on tłumaczy się z tego, że był kiedyś w PiS-ie, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, ale
mówi tak, że po 3 latach został wyrzucony z PiS-u, no bo nie zgadzał się, mówił własnym głosem, być może. Natomiast jakby ta ewolucja doprowadziła go do takiego flirtu dosyć dziwnego ze środowiskami, nazwijmy salonowymi. Ale oczywiście Kołodziejczak, ponieważ jest działaczem agrouni, która no, musi formułować jakieś, proszę Państwa, postulaty, które są realne, jeżeli chodzi o rolników. I takie postulaty nieraz głosiła. Ale proszę Państwa, teraz okazuje się, że nie dość, że Kołodziejczak musi się tłumaczyć, że był w PiS-ie, to jeszcze teraz prasa z kolei pisowska, myślę tutaj o gazecie Polskiej Codziennie, zaatakowała go jako rosyjskiego propagandystę, putinowskiego. I on się w Gazecie Wyborczej, to jest ciekawe, tłumaczy, że po pierwsze to było 10 lat temu, bo on rzeczywiście domagał się, żeby odblokować handel z Rosją i że wtedy nie było wojny na Ukrainie, ale kończy, proszę Państwa, tak, żeby już nie było żadnej wątpliwości. Nikt nie mówi, jak bardzo zaangażowaliśmy się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy, teraz już agrounia, jak wyszukiwaliśmy dla nich domy w całej Polsce, żeby było jasno, krótko i zwięźle, jestem całkowicie po stronie Ukrainy. Kończy Michał Kołodziejczak, który twierdzi, że jego postulaty do to, żeby handel z Rosją, polskimi towarami rolniczymi był odblokowany, to już jest przeszłość. Więc pytanie, jakie się nasuwa tutaj po tym wywiadzie, on jeszcze oczywiście się dystansuje też od Konfederacji, od Roberta Winnickiego, że on nie wiedział, kto to jest, jak do niego przychodzili i tak dalej. Gdzie sytuuje się w tej chwili ten ruch? Bo mówiło się po pierwsze o rozmowach z PSL-em, które częściowo się potwierdzają, ale częściowo nie, a ostatnio mówi się o zaawansowanych rozmowach z Porozumieniem, dawnym Porozumieniem Gowina. Gowina tam niby już nie ma w tym Porozumieniu. Więc takie pytanie się rodzi tutaj, czy tego typu ruchy, takie protestu, które mają słuszne hasła, są potem przejmowane przez no, jakieś większe układy i sprowadzane do roli no, takiego jednak podnóżka. I to dowodziłoby, że nie jest możliwe wytworzenie autentycznego i samodzielnego ruchu, który byłby niezależny od tych wielkich układów politycznych dwóch tych bloków. Czy kolega taki wniosek by na przykładzie Kołodziejczaka wysunął? Nie wolno wysyłać wniosków na podstawie jednostkowych przypadków. Natomiast za każdym razem, kiedy pojawiają się ruchy protestu, one się pojawiają regularnie, czy jakieś nowe inicjatywy tego typu, czasami z bardzo nośnymi, głośnymi hasłami i z mniej znanymi postaciami, to podchodzę do nich z ostrożną życzliwością albo życzliwą ostrożnością może bardziej. No, ostrożność ze względu na to, że bardzo często te ruchy kończą w taki oto sposób, jak teraz zdaje się kończy Agrounia, czyli lider ruchu postanawia, brzydko wyrażę się niepolskim językiem, skeszować swoje poparcie, zamienić to poparcie na jakiś konkretny polityczny interes. No i w ten sposób z ruchu społecznego robi nam się ruch zysku dla jakiejś wąskiej grupy czy dla poszczególnej osoby. No podchodzimy również oczywiście z życzliwością, albo raz na jakiś czas tworzy się jakiś ruch czy jakieś środowisko, które jest autentycznym ruchem czy środowiskiem, realizuje swoje cele. To niestety jest rzadziej niż częściej. Zazwyczaj te ruchy kończą w taki sposób, jak właśnie wspomniałem, czyli lider próbuje na plecach jakiś tam na innych ludzi dostać się na salon. Wszyscy Państwo pamiętacie doskonale kasus Kukiz 15, kiedy mieliśmy takie gigantyczne wytworzenie tak zwanego wentylu bezpieczeństwa. Cały polski antysystem wiązał z Kukizem wielkie nadzieje. Pojawili się tam ludzie bardzo różni, czasami bardzo zacni. No, działał tam na przykład Janusz Sanocki, nasz kolega, nie żyjący już niestety z redakcji, który publikował przecież w Myśli Polskiej, jakkolwiek był trudną postacią, to też postacią niewątpliwie wyjątkowo zasłużoną. Natomiast, szanowni Państwo, no to jest tak czasami, że te ruchy pojawiają się pod jakąś konkretną potrzebę, na przykład skanalizowania niezadowolenia, na przykład właśnie wyzyskania tego niezadowolenia w celu uzyskania jakiegoś efektu politycznego. Czasami tego typu ruchy są generowane przez po prostu konkretne siły polityczne po to, żeby osiągnąć jakiś polityczny efekt. Dlatego jakkolwiek do wszystkich podchodzimy z życzliwością, to zalecam Państwu wielką, ale to wielką dozę ostrożności, szczególnie kiedy pojawi się znikąd jakaś postać, której wcześniej nie znaliście,
Zaczyna mówić rzeczy, które wydają się być słuszne, no i próbuje z tego zrobić jakiś wielki polityczny czy społeczny ruch. To nie musi być nieuczciwe, ale może być nieuczciwe, dlatego po prostu używajcie własnego rozumu, my tego za was nie zrobimy, każdy musi robić to we własnym zakresie. Oceniajcie, nie wahajcie się angażować, bo zaangażowanie jest potrzebne, ale to wasze zaangażowanie dostosowujcie do właśnie poszczególnych sytuacji, możliwości i nie ufajcie wszystkim tylko i wyłącznie dlatego, że w danym momencie mówią prawdę. Tutaj oczywiście nikogo personalnie nie mamy zamiaru deprecjonować. Niech każdy pokaże, kim jest naprawdę, ponieważ jak mówi tutaj Biblia, po owocach ich poznamy. No dobra, to może tyle, jeśli chodzi o tą nieszczęsną agrounię, ale zdaje się, kolego, że my mamy też rolników, którzy współpracują z naszym czasopismem i mówią bardzo ciekawe rzeczy, mają do powiedzenia, zdaje się, więcej niż pan Kołodziejczak. No i chyba też są bardziej, że tak się wyrażę, realnymi rolnikami. Może kolega naczelny tutaj się wypowie. To znaczy, Michał Kołodziejczak niewątpliwie też jest realnym rolnikiem, bo on ma chyba 150 hektarów, co jest sporo, ale ja tutaj mówiąc o tym, że rolnicy są wszędzie, a są problemy rolnictwa, są proszę Państwa autentyczne. To nie jest tak, że jak ktoś domaga się czegoś, to od razu musimy, lampka nam się zapalać, że uważajcie, on chce coś ugrać. I tutaj pokażę, ponieważ przegląd prasy dotyczy niby nie Myśli Polskiej, ale to jest ostatni numer Myśli i wywiad z rolnikiem, panem Rafałem Forysiem, prezesem Fundacji Rolnik Handluje. Polecam, ta fundacja zajmuje się właśnie próbą udrożnienia kanałów sprzedaży towarów wytwarzanych przez polskich rolników. Nie będę wchodził w szczegóły, ale polecam ten artykuł. A czy kolega coś z tematów krajowych? Tak, i mam jeszcze jeden temat krajowy, ale tak na początek odnośnie tego Kołodziejczaka, bo kolega tutaj mówi o 150 hektarów, nie kolega, to jest 17 hektarów, także Kołodziejczak to ma gospodarstwo takie jak jaja, nawet większe, także taki z niego wielki rolnik. Oczywiście nie kwestionuję tego, bo to nie chodzi tylko o areał, wiadomo, że są gospodarstwa wysokotowarowe i tak dalej, no ale kiedy pojawił się Lepper, to jednak nikt nie miał wątpliwości, że jest to prawdziwy rolnik. Patrzymy na takiego, no co by tutaj dużo mówić, wymoczkowatego Kołodziejczaka, no i z tym rolnikiem to on mi się kojarzył w sposób taki mniej niż średni. Aczkolwiek polska wieś się zmienia, się także wizerunek rolnika, aż strach patrzeć w przyszłość, kiedy do głosu dojdzie pokolenie wiejskich dzieci wychowanych na Netflixie, innych platformach streamingowych, wtedy rzeczywiście być może będziemy mieli mniej rolników takich jak Lepel, a więcej takich jak Kołodziejczak. Na szczęście ja już wtedy będę stary i zgrzybiały i nie będę się musiał tym w żaden sposób przejmować. Odnośnie tematów krajowych, czas nas już nieco nagli, więc króciutko wrócimy do najwyższego czasu i strony i tytułowego artykułu Wiosna Konfederacji. Jakie piękne propagandowe podejście. Widzicie tutaj Państwo czołówkę, to jest pierwsza strona najwyższego czasu, a teraz już to jest rzeczony artykuł. Generalnie jest ta teza taka, że Konfederacja rośnie w siłę, będzie miała swój klub parlamentarny, reprezentację kilkudziesięciu posłów i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, znam ludzi z tego klimatu od dziesięcioleci, no co świadczy o tym, że jestem już samą dość wiekową. W Młodzieży Polskiej zacząłem działać w roku 96, więc wkrótce minie mi taka dość okrągła rocznica działalności po tej stronie. A w międzyczasie byłem też sobie w partii pana Janusza Korwin-Mikke, która obecnie jest partią pana Sławomira Mencena, zresztą tam też pana Sławomira Mencena poznałem, więc można powiedzieć, że znamy się jak łyse konie. I tych zapewnień, jak to już jest ta wiosna, to już są te wybory, będzie wynik dwucyfrowy, a może i trzycyfrowy. No trzycyfrowy to nie, ale myślę, że gdyby się ktoś zagalopował, to byłby w stanie to powiedzieć. To już słyszałem, co niemiara. No i tak w sumie zastanawiam się, po co oni to wrzucają? Bo to regularnie co wybory tego typu propaganda sukcesu, że teraz zwyciężymy i to już ta wiosna, przyszłość jest przed nami, tych haseł mogę tutaj przytaczać całą masę, no to pada generalnie raz na 4 lata, czasami częściej, jeśli te wybory są częściej. Tymczasem sondaże dla Konfederacji są takie sobie, zdaje się, że strzelili sobie w stopę kilka razy. Najpierw w czasie pandemii nosili maseczki, potem wstążki ukraińskie, różne dziwne, niejasne deklaracje. Teraz zamieszanie z prawyborami w Nowej Nadziei, czyli dawnej partii Korwin, o którym pewnie Państwo już wiecie, bo to dość głośnym echem obiło się w internecie, ale jeśli nie wiecie, to zapraszam do wywiadu z panem Sebastianem Pitoniem, który niedawno przeprowadzałem. Tam ten temat jest dość mocno opracowany, dość gruntownie to omówiliśmy. A zatem Konfederacja szykuje się na współrządzenie Polską. Współrządzenie zapewne z PiS-em, mówiąc otwarcie, bo
takie są przecież sugestie ze strony chociażby wspomnianego już dzisiaj Roberta Winnickiego. Pytanie, czy wyborcy Konfederacji, ja do nich nie należę, więc to nie pytanie do mnie, pytanie, czy wyborcy Konfederacji mają ochotę zagłosować na partię, która wprost ma zamiar iść w koalicję z najbardziej antywolnościową, antynarodową ekipą, która rządzi Polską od dziesięcioleci? Pytanie do wyborców Konfederacji. Sami Państwo sobie na to pytanie odpowiedzi. Tak czy inaczej na kogoś będzie trzeba głosować. Pozostaje mieć nadzieję, że we wspomnianej Konfederacji zostanie chociażby grupa faktycznie ideowych osób. Znam całą masę przyzwoitych, porządnych ludzi, którzy kandydowali już z tego ugrupowania, którzy pewnie jeszcze z tego ugrupowania będą kandydować, na których ze spokojem można kreskę postawić. A zatem jakkolwiek nie zabrzmi to w oklepany sposób, zdaje się, że na jesień czeka nas znowu wybór mniejszego zła. To może tyle. No właśnie, bo tak nie bardzo mamy wybór, bo oczywiście krytykujemy Konfederację za różne posunięcia oportunistyczne czy mniej oportunistyczne, ale ktoś może zadać pytanie, no dobrze panowie, no ale jak wybory przyjdą, to co, mamy zostać w domu czy na kogoś głosować? Wrócimy jeszcze oczywiście do tego tematu, bo nie wiemy, czy wybory się w ogóle odbędą. One mają być na jesieni, ale wiemy, że różne sztuczki można stosować. Natomiast ja bym tylko powiedział, że to środowisko, o którym mówimy, bo ja też współpracowałem z Unią Polityki Realnej jeszcze w 92, 3 i to zawsze był może nie tyle wielka partia, tylko klub ideowy przyjaciół Janusza Korwin-Mikkego, którego oczywiście pozdrawiamy, bo nie zmienił poglądów. Zdaje się, że kolega o nim wspomniał jeszcze w ostatnim fragmencie, ale przynajmniej tam było zabawnie. Natomiast teraz jak obserwuję te różne gry, to trochę mnie to przeraża. Aczkolwiek jak kolega powiedział, że oni szykują się do sojuszu z PiS-em, to ostatnio był wywiad z Dziamborem chyba w RMF FM i on na zapytanie, czy szykujecie się do sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością, powiedział absolutnie nie. Wszystkie nasze głosowania, czy prawie wszystkie głosowania są przeciwko pomysłom Prawa i Sprawiedliwości. No a ten zadający pytanie, już nie pamiętam, który dziennikarz mówi, ale ja przejrzałem te głosowania i tak wcale do końca nie jest. No więc gra się toczy. Czy możemy przejść do czwartej rundy, czy jeszcze kolega coś powie? Jeszcze krótki komentarz. Kolega wołał Dziambora, czyli tak zwanych węży w Konfederacji. Oni się sami zakiwali, znaleźli się w fatalnym momencie, ponieważ Mencen dogadał się z Winnickim i Bosakiem i zdaje się, że ich miejsce w Konfederacji po prostu się kończy, to jest koniec ich czasów, Konfederacja, zatem pewnie jest to ten moment, kiedy powinni zacząć pakować swoje pokoje w hotelu poselskim, ale rzadko kto do tego podchodzi ze stoicyzmem. W związku z powyższym nie byłbym zdziwiony, gdyby tak zwane węże na koniec swojej parlamentarnej kariery znalazły się jeszcze w jakimś kole poselskim blisko współpracującym z Prawem i Sprawiedliwością, no bo wiemy, że jakkolwiek ideowo jest im daleko, to czasami dla Polski oraz dla innych, może bardziej wymiernych korzyści również można jednak tutaj trochę się ugiąć i dojść do jakiegoś brzydkiego, śmierdzącego konsensusu. A może do Koalicji Obywatelskiej, chyba tam bardziej by pasowali te węże. Ja nie wiem, czy tam ktoś ich będzie chciał, mówiąc otwarcie, tam już chyba ludzie dzielą steki ministerialne, trochę jak skórę na niedźwiedziu, no ale to też taka nasza właściwość ogólnoludzka, nie tylko polska, że czasami mając ten sukces na wyciągnięcie ręki, już skórę na niedźwiedziu dzielimy, a niedźwiedź jeszcze w lesie, PiS jeszcze tych wyborów nie przegrał, chociaż na razie jest na znakomitej drodze do ich przegrania. No to dobrze, to kończymy rundę zagraniczną i krajową. Przechodzimy do czwartej, która teoretycznie nazywa się Michałki, ale czasami jest to kącik kulturalny. Jeżeli kolega pozwoli państwo, to ja tym razem nie będę mówił o jakimś zabawnym rzeczy, tylko właśnie dział kulturalny, kącik kulturalny. Przeczytałem wywiad z reżyserem Waldemarem Krzystkiem. Ukazał się na łamach dodatku do Rzeczpospolitej plus minus, proszę zobaczyć, to jest pierwsza strona, wydanie weekendowe. Każdy miał inną historię. Tym razem Waldemar Krzystek mówi o swoich doświadczeniach związanych z kręceniem w serialu 10-odcinkowego Dom pod dwoma orłami. Ten serial toczy się na Dolnym Śląsku, ale i na Kresach Wschodnich, we Wrocławiu. Dotyczy on losów dwóch rodzin, jednej niemieckiej i jednej polskiej. Nie będę tutaj oczywiście rozwijał, ponieważ do tej pory wyemitowano 6 w telewizji polskiej, to jest w jedynce. Można to też w internecie zobaczyć, jeszcze mamy 4, ale ja już obejrzałem 6 i muszę przyznać, że jestem przyjemnie zaskoczony
po pierwsze poziomem tego filmu, takim otwartością oraz prawdą, którą przekazuje, głównie o stosunkach, no i polsko-niemieckich, ale uwaga, polsko-ukraińskich. I tutaj od razu pierwsza niespodzianka. Otóż serial ma datę 2021, a został wyemitowany 2023. Czyli w jednych informacjach jest, że jest 2021, a w drugiej 2023. Skąd ta różnica? Otóż przez rok serial, jego emisja była wstrzymywana przez władze telewizji ze względu na to, że porusza on drażliwe tematy w relacjach polsko-ukraińskich. To się oczywiście wiązało z tym, że wybuchł konflikt na Ukrainie i tak dalej, ale w efekcie się zdecydowano 1 stycznia 2023, żeby ten serial odblokować. Ja tylko zacytuję jeden fragment z wypowiedzi Waldemara Krzystka, który w tej kwestii jest niepoprawny politycznie, a mimo to tutaj opublikowano to. Bo on mówi o swoich doświadczeniach z pracy nad tym serialem na Ukrainie i mówi tak. Młodzi Ukraińcy nie interesują się historią i są absolutnie zdeterminowani, by nie przyjmować prawdy historycznej, jeśli nie pasuje ona do optymistycznego obrazu ich kraju. Przygotowywaliśmy nasz serial przed wojną, ale już po aneksji Krymu. Rozmawiałem z 3 firmami, które, żeby pomogły nam zrealizować zdjęcia na Ukrainie. On pisze, mówi w Ukrainie, no ale wszystkie odmówiły. Bo to nieprawda, że Ukraińcy cieszyli się z wejścia Niemców. Kiedy wkraczała do Ukrainy armia niemiecka, budowaliście bramy kwietne, bo dla was to było wyzwolenie spod władzy rosyjskiej, tłumaczyłem. Nieprawda, odpowiadali. A jak przeczytali o rzezi, od razu stwierdzali, że nie będą się wdawać w sprawy polityczne. Ponieważ w tym filmie jest też pokazana również ten fragment naszej historii. Proszę państwa, więc jak na dzisiejsze standardy, jest to dosyć odważna wypowiedź. I jeszcze jeden cytat. Nie można budować przeszłości bez rozliczenia z przeszłością, pyta dziennikarz. I na to Krzystek odpowiada. Od 30 lat mówimy o relacjach z Ukrainą. I czy cokolwiek w tej sprawie zrobiono? Udało się uratować cmentarz Orląt Lwowskich. Byłem na wielu cmentarzach polskich i w polskich kościołach w Ukrainie, czy na Ukrainie powinno być. Tam nie ma mowy o uznaniu, że najpierw wydarzyła się rzeź wołyńska, a potem wycierano ślady polskości po 1945 roku. Ci, którzy nie wyjechali, zostali obywatelami Ukrainy. Zabytki polskie były niszczone, skończył się okres radziecki, co się zmieniło? Było kilka gestów, nic więcej. No więc byłem trochę zaskoczony otwartością tego wywiadu i tutaj akurat pochwalimy zarówno gazetę, czyli Plus Minus, jak i samego reżysera, że nie owijał w bawełnę, mówił jak jest. A poza tym polecam obejrzenie tego serialu, jest naprawdę dobry. Serial chętnie obejrzę, nie oglądałem, a mam trochę wolnego czasu wieczorami, więc dzieci na feriach, więc jest okazja, że tak się wyrażę, nadrobić zaległości. Natomiast zanim przejdę do mojego Michałka, krótko ad vocem. Szanowni Państwo, my się lubimy naśmiewać z Ukraińców młodych i tych już nie bardzo młodych, jak to mają mętne wyobrażenie o historii własnej i nie tylko własnej, zresztą czasami jest to dość kuriozalne, no ale zanim się tak pośmiejemy na dobre, przypatrzmy się naszej polskiej młodzieży, która jest przeświadczona, że wolność Polskę przynieśli żołnierze wyklęci, a na przykład Armia Czerwona prowadziła tutaj okupację gorszą niż okupacja hitlerowska. Nie wierzycie, że takie bzdury chodzą? No to sobie poczytajcie fora internetowe. Wyprać mózgi młodzieży jest bardzo łatwo. To są bardzo nieskomplikowane metody, odpowiadają za to profesjonaliści. I to ci sami profesjonaliści na Ukrainie, nie ma czegoś jak w Ukrainie, to jest kaleczenie języka polskiego. A więc ci sami specjaliści w Polsce i na Ukrainie odpowiadają za robienie młodym ludziom ścieczki z mózgu i robią to niestety skutecznie. I szanowni Państwo, ja wiem, że od ziarnka do ziarnka i tak dalej, małymi kroczkami, ale nasz wątły głos nie jest w stanie tutaj przełamać tych popkulturowych pomysłów, które są narzucane właśnie masowo młodym Polakom i młodym Ukraińcom. No a po co? Po to się uczy fałszywej historii, żeby ludzie wyciągali z niej fałszywe wnioski, aby żeby tworzyli fałszywą politykę, ponieważ fałszywa historia jest matką fałszywej polityki. To tyle, jeśli chodzi o ad vocem wobec wypowiedzi kolegi redaktora naczelnego. A teraz mój Michałek. Michałek czysto Michałkowy, którego bohaterem jest Janusz Korwin-Mikke i zbrodnia w Buczy. Szanowni Państwo, Janusz Korwin-Mikke ma taką cechę,
które nienawidzą jego współpracownicy, a uwielbiają komentatorzy polityczni, tacy jak ja, kiedy byłem jego współpracownikiem, też jej nienawidziłem, przyznam się, a mianowicie Janusz Korwin-Mikke mówi prawdę, a przynajmniej to, co uznaje za prawdę, kiedy uzna to za stosowne i nic go nie jest w stanie powstrzymać. Na przykład takie drobiazgi jak to, że przy okazji straci całe poparcie wyborcze. I pamiętacie państwo, być może, kiedy zaczęła się cała ta nieszczęsna ukraińska awantura, Korwin kwestionował niektóre rzeczy, które serwowała nam ukraińska propaganda, taką chociażby jak słynnych zmarłych bohaterów z Wyspy Węży. No, okazało się, że nie są zmarli, tylko są żywi i potem odebrali swoje pośmiertne oznaczenia. Było przy tym co niemiara śmiechu. Korwin tu oczywiście miał rację, ale co masa pomyśl się na niego wylała, no to się wylała. No ale Korwin kwestionował też tak zwaną zbrodnię w Buczy. No to już, szanowni państwo, było uderzenie w samo serce. Przecież kto mógł kwestionować taką nieludzką zbrodnię? No to przechodzimy do Korwina. Parę dni po tym, jak nabrałem podejrzeń, czy rzeczywiście tych mordów dokonali Rosjanie, zrobiłem najprostszą rzecz. Zwróciłem się do ambasady Ukrainy z prośbą o listę nazwisk osób pomordowanych, leżących na ulicach, bo wprawdzie Ukraińcy żadnej komisji międzynarodowej nie powołali, ale jakieś śledztwo przecież przeprowadzili. Ba, podobno nawet ustalili, z jakiej jednostki byli żołnierze, którzy dokonali tych mordów. Więc chyba pierwszą rzeczą było ustalenie nazwisk ofiar. No i co? Nie będę tutaj państwu wszystkiego czytał, ale streszczając, nic. No przecież nikt nie dał Korwinowi, pomimo licznych tutaj monitów, tej listy ofiar. Ale to jeszcze nie koniec niepoprawności politycznej pana Janusza. Jedziemy dalej. Niedawno dowiedziałem się, że na ten sam pomysł padli Rosjanie i latem wystąpili z takim samym żądaniem i też nie dostali odpowiedzi. Trzeba więc uznać, że Ukraińcy wrzucili mi do ogródka kolejny kamyczek. No, szanowni państwo, co za niepoprawność polityczna. Za to absolutnie jako publicysta cenię Korwina i lubię go takim, jakim jest. No oczywiście fajnie byłoby zobaczyć tą listę imienną. Myślę, że Ukraińcy mogliby powatygować i przynajmniej taką listę sprokurować. To by trochę uwiarygodniło ich propagandę. Zdaje się, że osiągnęli jednak ten poziom bezczelności, że są przekonani, że świat będzie musiał łykać wszystko, co mu zaserwują. No, szczególnie, że zdaje się, że w ostatnich miesiącach niemalże wszystko łyka. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja rzeczywiście tu zgadzam się z Januszem Korwin-Mikke. Nawet w Wikipedii w wersji angielskiej jest liczba ofiar około 50. Około 50. Tymczasem w propagandzie przedstawiono, jakby tam dokonano gigantycznej rzezi. Od początku to pachniało prowokacją, ale proszę zauważyć, że to jest temat tabu. W przemówieniach oficjeli, w Polsce, w publicystce. Uważa się, że to jest tak zwana oczywista oczywistość. Nad tym się nie dyskutuje. Barbarzyńcy popełnili wielką zbrodnię. Tak samo jak było, przypomnę, w Kosowie, tak zwana zbrodnia w Raczaku, potem się okazało, że było wszystko zupełnie inaczej, ale już ten efekt propagandowy został przez stronę albańską osiągnięty. I to jest powtórka. A co do Korwina, to on lubi być zawsze taki. Jeżeli wszyscy mówią co innego, to znaczy jest jakaś wykładnia obowiązująca, to on czeka na moment i wchodzi i mówi zupełnie coś innego i wtedy oczywiście jest w blasku fleszy. Chociaż ten felieton, to nie wiem, gdzie się ukazał, w najwyższym czasie? W najwyższym czasie oczywiście. U siebie, można powiedzieć, publikuje, no bo to jakby nie spojrzeć, gazeta najbliższa temu środowisku. No tak, no Janusz Korwin-Mikke uwielbia błyszczeć, jest niepoprawny i nie zawaha się przed niczym. Szkoda, że jego kariera polityczna powoli dobiega końca, bo niewątpliwie jest jedną z postaci, które ubarwiają polską politykę. Zwłaszcza, że w tych sprawach wschodnich pewnie w 8 na 10 spraw się z nim akurat zgadzamy. Nawet jeżeli robi to czasami dla przekory. No tak, dla przekory to takie ładne określenie. No to częściej jest happening niż realna polityka. Ale rzeczywiście, no jeszcze jest czynny, bo nie jest posłem chyba jeszcze, prawda? Także nie wiemy, czy będzie w następnym Sejmie. Z reguły zawsze były zdjęcia, jak on śpi w czasie obrad, ale to też był chyba zabieg celowy. Nie wiem, czy celowy, bo Korwin lubi sobie pospać w miejscach publicznych, natomiast, szanowni państwo, te obrady są diabelnie nudne, nie dziwmy się, że śpi, tak? To jest w ogóle przyczynek do przemyśleń, czy Sejm powinien zajmować się mnóstwem bzdur, mnóstwem, wyrażę się niekulturalnie, pierdół, którymi się zajmuje, ponieważ biegunka legislacyjna uprawiana przez parlament już od kilku kadencji jest niebywała, posłowie nie są w stanie tego czytać, także przespanie tego jest racjonalne podejście tutaj. Podzielam, popieram i absolutnie nie mam o to żadnych pretensji. To ja może wspomnę coś, bo kolega mówił, że zaczął działać w latach 90. Ja też byłem członkiem SND i myśmy mieli koalicję 11 listopada, gdzie UPR był jedną z
głównych sił, miał wtedy trzech posłów i były narady na Nowym Świecie. To był 94, 5 rok. No i było zebranie, tam Aleksander Hall przychodził i tak dalej. No i zebrani wszyscy bili pianę. Nagle Korwin szykuje się do spania. 30 lat temu jeszcze, może mu tak nie doskwierało to wiekowo. I mówi tak: proszę panów, jak będzie coś naprawdę ważnego, to proszę mnie obudzić. I zasnął. I to jest właśnie cały Korwin. No to co, to chyba na tym dzisiaj zakończymy. Dziękuję za uwagę. Gościliśmy kolegę Przemysława Piastę z Poznania. Dziękuję koledze, dziękuję państwu. A właściwie nie gościliśmy, bo kolega też jest gospodarzem, czyli tak, sam się prowadziliśmy, tak. I Jan Engelgard z Warszawy i widzimy się tradycyjnie za tydzień.